Witam, witam serdecznie. Jesteśmy ponownie z rana, rozpoczęliśmy rozgrywkę i jesteśmy w trakcie fajnej akcji. W końcu muszę ją powtórzyć. Znalazłem przejście dotarcia w kopalni do ruin. Jesteśmy oczywiście w grze Gridfall. Tutaj mapę świata taką pokazałem, bo generalnie mamy niestety, ale tylko i wyłącznie takie coś, czyli jesteśmy w kopalni. Dobra, zacznijmy dalej. Eksplorację tej kopalni. Ciekawe, na co się jeszcze natkniemy. Najważniejsze, żeby coś było dobrego. Jakieś fajne rzeczy może, żebyśmy poznajdowali. Uja, potężna kopalnia. No nie, takich rzeczy to nie chciałem znaleźć, no. Mam nadzieję, że jakiegoś potwora też nie znajdziemy. O, tam jest jakiś... coś zniesionego. No dobra, mamy jedną rzeczą. Musimy się podjąć tej walki, bo inaczej nic z tego nie będzie. Nie wiem, czy to się mi tylko tak wydaje, ale jak tą miecz, ten kupiłem, to jakąś taką większy power jest. Jednak jest dobrze. Widać, że szybciej załatwiamy. No i bardzo fajnie, że szybciej nam to wszystko idzie. Idziemy tu zobaczyć, co to jest. To jest jakieś podejście. Dalej nie pójdziemy. Coś tam pływa chyba w środku. Czy my tam mamy się udać z tymi uliczkami jakimiś? No dobra, mamy zrobić eksplorację, to i robimy tą eksplorację. Musimy wszystko obejść. Tutaj też jest wyjście, jakiś kamienny krąg. Dobra, w ogóle to jest jakieś przejście dalej. O. Troszeczkę mi nie na rękę, bo my żeśmy tutaj opuścili ten fragmencik, tutaj jest gdzieś. O, ale to sobie wrócimy później. Pamiętam o tym, że tam coś nam zostało, czyli przenosimy się dalej. Trochę dziwne, mogłoby być to po prostu już połączone, niepotrzebny ten przerywnik, ale to chyba czas na wgranie dalszej części i dlatego tak jest. Mogły być jakieś scenki, żeby to lepiej wyglądało. O właśnie, wyszliśmy stąd w ogóle. No to ja tam wychodzić nie chciałem, ale dobra, mamy dotrzeć tu, dotrzeć do ruin. Aha, czyli jeszcze nie dotarliśmy do ruin w sumie. Jesteśmy na drodze. Przeszliśmy, aha, bo przeszliśmy przez kopalnię. Dobra, to jak będziemy wracać, to sobie tam odkryjemy tamtą rzecz, co tam jest. Mam nadzieję, że nie... Chciałem podejść i zobaczyć. Jesteśmy na skraju wyspy, tam mamy jakiś... Czyli jesteśmy na wybrzeżu. Dobra, idziemy dalej. No, dzisiaj mamy sobotę. To troszeczkę pogramy sobie w tą grę. Podciągniemy. Parę godzin, chyba żona mi pozwoli, żebym... Here we are. These are the ruins that Lady Lorene spoke to us about. These buildings are similar to those of Dida Keedan na Daigeis. They must have been built by the legendary peoples of the sea. Explore the area. Something may give away the identity of the architects. Tak, wspomniałem, że ona chyba mi pozwoli parę godzinek pograć. Ale też bez przesady. Jednak obowiązki domowe dzisiaj są. Nie ma dzisiaj takiej pracy, ale na ogrodzie coś będę musiał zrobić. Jesień się zbliża dużymi krokami. O, nie można przejść, trochę kiepsko. Jesień się zbliża dużymi krokami i trochę roboty też na ogrodzie jest, także... Ale potężne są te ruiny. Zacznijmy od lewej strony i będziemy tak się przesuwać, żebyśmy wszystko przejrzeli, żeby nie było to chaotycznie. Tu jest jakieś przejście. Teoretycznie gdzieś zejście na dół, ale chyba zejść nie można. O, wa, a to coś to jest? No, trafiliśmy na konkretnego, z następnego jakiegoś stwora.
Okej, no chyba trzeba będzie podjąć tą nierówną walkę. Takiego to jeszcze nieśmy nie mieli na samym początku jeszcze. No ładnie, demon po demonie. Co my tu możemy z nim zrobić? Ma jakąś skrzynkę pilnuje. Może być coś ciekawego w tej skrzynce, miejmy nadzieję. Że coś dostaniemy, tylko jak podejść, żeby... Żebyśmy bęcek nie dostali tak od ręki. Chłopaki, startujemy. No, mówiłem, że to jest taki... Wow. Uciekł nam. Musimy poczekać, aż wyjdzie. W końcu. Potwór z plaży. Tego się nie spodziewałem tutaj całkowicie. Fragment perły księcia mórz. No dobra. To jest jakieś przejście na dół. Mam nadzieję, że więcej takich tu nie będzie. Krokodylków. Co tu żeśmy znaleźli? Ale broń, jakaś złota. Świetnie, tylko zręczność druga. Trzeba będzie po prostu zręczność sobie podnieść. Już wiemy, w co będziemy inwestować. Takiej broni jeszcze nie mamy. No i miejmy nadzieję, że to był najgroźniejszy stwór tutaj w tych ruinach, że kolejny nam się nie pojawi. Biorąc, że powinien być jeden na lokalizację. Na lokację, o tak powiedzmy po polsku. Dobra, tu chyba możemy przejść. Kolejna skrzynka. Stary dziennik, niemal nieczytelny. A to jest po prostu coś. Zadanie. O, czyli pomału się nam zagadka wyjaśnia. A continental nation had once attempted to colonize the island with the help of the Nords, and they were repulsed. From what I was able to decipher, few of them actually managed to escape. The major part of the journal has faded, and I'm not able to decipher the name of the author. Let's continue our search. We must discover which nation was here. Czyli tak byśmy zadanie wykonali, ale my żeśmy jeszcze go nie wykonali, bo musimy wszystko znaleźć, co tu jest do znalezienia. Dalej nie przejdziemy. Dobra. Tylko dotąd. Cały czas trzymamy się lewej strony. O. Zaskoczymy.
Nie wiem, ile tego wszystkiego już mam, żółci i innych rzeczy, ale jest trochę. Tam kolejne latają. A czy coś tu jest? Trzeba to tak wszystko przejrzeć. Jest skrzyneczka kolejna. No i właśnie o to chodziło. O! Czyli to nie jest jeszcze koniec zadania, czyli trzeba dokładnie wszystko przejść zbierze. Stara pieczęć. This seal. I know the insignia. Even if it has become more detailed in recent decades. It's hard to believe my eyes. A seal? A coat of arms? What is it? A clan banner of some kind? Yes. Yes, something like that. This is the ancient coat of arms of Serene. It's a congregation seal. I think the information is pointing to something clear. No possible doubt remains. All the clues point in the same direction. The people from the sea who built these ruins and confronted the natives, they were us. It's difficult to admit. And to think that I turned to you to help us against the Bridge Alliance. I do not judge you guilty of the crimes of your ancestors. But this story is known. I know. This will not help our relations with your people, that is certain. Oh, this must be the reason they kept us in the dark. Constantine is going to be furious when he learns this. Dobra. Idziemy dalej z tym wszystkim. Czyli moje przypuszczenie takie od początku, że cały czas wszyscy mówią, że jest podobny do ludzi z wysp, to on będzie po prostu jakimś potomkiem tych, którzy tutaj kiedyś byli. O, tak bym to nazwał. Dobra, tu ruin nie przeszukamy. Tam pójdziemy. Dobra, musimy z tymi ptaszkami znowu powalczyć. Żeby nam nie przeszkadzały tutaj w przejściu. O, coś tutaj, nie w tym kierunku poszedłem, ale coś tu mi się zaświeciła, to był po prostu z poprzedniej walki jeszcze. Dobra, tam musimy iść zobaczyć. Tu jeszcze coś jest. To jest z poprzedniej walki. Nic tu więcej nie ma, nie. Musimy każdy za kamerę przeszukać, bo raczej chyba już tutaj nie będziemy wracać. Więc dobrze by było te ruiny przejrzeć. Tam nie ma dalej przejścia. Tutaj też nie ma przejścia. Oczywiście musi być jakieś kolejne zwierzątko, ale tu jest przejście. No i kolejne przyjaciele. To może jednak. Dobra, to, dobra, idziemy z tymi walczyć. Mam zatruty miecz. Dobra sprawa. Znaczy nie miecz, tylko toporek. Nawet powiem, że tak bez większego przygotowania on mi się tak jakoś trafił. Coś tam jednak jest. Widzicie? Kolejna jakaś rzecz. Stary, zardzewiały klucz. To znaczy, że coś musimy tu otworzyć jeszcze. Tu się nie da przejść. Nie ma takiej opcji. Ale ciemno się robi. Ciemność, widzę ciemność. Czy coś tu jeszcze może być? Musi coś być jeszcze. Trzeba to przeszukać wszystko. Ten klucz wskazuje, że coś tu znajdziemy.
this battle. Found it, Dara, Grimeterem Dar. Nie ma tu żadnego przejścia, nic. To są tak te mury jakoś. Mamy ognisko. A możeśmy je zapalali? Nie, nie pamiętam. Nic tu więcej nie ma. Żeśmy te wszystkie dziadygi pozabijali. Tak żeśmy wchodzili, żeśmy założyli, czyli nic tu nie ma, to po co nam ten stary klucz? Jak nic nie możemy nim otworzyć, coś tu jest. A, znajdujemy po prostu do innej opowieści, ale naprawdę nic więcej nie ma. Nie ma. Jeszcze raz to przebiegnę szybciuteńko, ale tu nic nie ma. Mamy jakiś klucz, nie wiem do czego. Dobra, może gdzieś indziej to się przyda po prostu. Wracamy. Biegiem jak głupi po prostu, przepraszam za wyrażenie, w ciemnościach, nic nie widząc, a przecież możemy się tu przespać na świt. O, i teraz jeszcze pójdę zobaczyć ten fragmencik, bo tak po ciemku to ja już mam swój wiek, więc mogę czegoś nie dojrzeć, a nie chciałbym jakiejś fajnej sprawy tu zostawić. Jak widzieliście, niezły mieczyk żeśmy tutaj sobie wysępili. Nie ma nic, dobra. To już chyba nic tutaj nie wymyślimy. Tu w środku te broniły tak bardzo mocno i ten środek taki pusty, nic tu nie ma. Wydawałoby się, że coś tu powinno być, ale niestety to jest wszystko tak porobione, że tutaj nic nie ma. Dobra, wychodzimy. Szkoda czasu. Wychodzi na to, że musimy przejść przez kopalnię jeszcze raz chyba. Tak jest, tutaj nic nie ma. Zaraz. Tutaj myślałem, że coś do góry można wejść. Nie, nie można. Nie ma innej drogi, tylko tędy. Przez kopalnię. Jednego fragmentu żeśmy tam nie zobaczyli, to sobie akurat pójdziemy zobaczyć. No i tak się nam fajnie sytuacja rozwija, że bardzo szybciuteńko. Tu mieliśmy przejść. Bardzo szybciuteńko żeśmy załatwili dwa stwory, co w ogóle nie było brane pod uwagę. Myślałem, że w tym stanie, jakim my jesteśmy, czyli tak dosyć jeszcze kiepska umiejętność walki i wszystkiego. Rozwój naszej postaci jest naprawdę jeszcze w powijakach. A tu się okazuje, że my jednak coś reprezentujemy.
Możemy coś z czymś walczyć. Tam nie ma przejścia żadnego i to są tylko ułudne rzeczy. Ale tu nam gdzieś coś pokazuje, że tu jest coś się jeszcze dzieje. Gdzie to nam pokazuje? Nie, nie, nie tu. To żeśmy za szybko przyszli. Aha, bo nam to na parterze. Czyli... Na piętrze musi być. Znaczy... Tu mamy całe... Jakby piętro nazwać, to mamy całe zrobione. Od A do Z i nie ma żadnego miejsca, w którym by się wydawało, że coś jest nie tak. Na tym dole. To idziemy na dół. Ale mnie przepostraszyłaś, dziewczyno. Skoczyła nagle z nienacka. Myślałem, że to jakiś stwór czy coś innego na mnie leci. Momencik, teraz zobaczmy. Nie no. A, tutaj jest ten fragment jakiś taki nieznany. Ale to jest chyba poza tym wszystkim. Dobra, to musimy tam wyjść jednak całkowicie. Nie wiem, do czego mi się wydawało, że to niby jest tutaj. A to jednak nie jest tutaj. Teraz zobaczmy jeszcze raz. Tak, i tu będzie jakieś przejście i ten. Zobaczymy, czy tam się po wykonaniu zadania może się przejście otworzyło. I będziemy mogli coś tam zrobić jeszcze. Albo po prostu pominąłem coś, co można byłoby tutaj zrobić. Przejście. Pamiętajcie, pamiętacie tutaj, że żeśmy przechodzili, nie mogliśmy przejść, bo nie mieliśmy punktu wigoru. O ile pamiętam, ja ten punkt wigoru wydałem i chyba tym razem będziemy mogli przejść. Nie, intuicja. Ajajajajaj, to jest to. Niestety to intuicja, nie wigor. To niestety nie zrobimy. To wychodzimy z kopalni. Wychodzimy z kopalni i chyba pójdziemy pokończyć te wszystkie akcje, które mamy. Czyli musimy iść do Konstantina i musimy pójść tam. Chyba mamy tam w Nowej Syrenie chyba zakończenie dwóch wątków, więc udamy się tam z powrotem, te wątki pokończymy. I zobaczymy, co dalej jeszcze możemy tam skończyć. Dobra, gdzie jest najbliższy punkt szybkiej podróży? Myślę, że jednak podejdziemy tutaj. Zobaczmy na mapie, co mamy skończyć. Konstantinowi mamy powiedzieć. Ekspedycja naukowa to jeszcze nie. To mamy zrobić do końca. I zadanie poboczne, któreś żeśmy... Dobra, tak już będziemy na miejscu. O, żeśmy rozbili. Tu nigdzie, ale tu żeśmy rozbili obóz odpowiedni. O, pojedyncze rzeczy nam się, jak widzicie, trafiają. Tu mi się chyba, że to jeszcze było coś. Dobra, to jest, jak będziemy na miejscu. Szukajmy tego wyjścia. Idziemy do obozu. Wracamy do Nowej Syreny, żeby porozmawiać z Konstantinem. Chyba to do góry będzie ten obóz nasz. Już pomału wszystko dziś zaczynamy łapać. I chcemy pojechać sobie tutaj. Tak jest. Rezydencja. Tak jest. Do swojej rezydencji wracamy. No na razie tak ekipa daje radę. Chociaż jeszcze ponoć kurd jest niezły.
tak gdzieś mi się obiło o uszy, że jest bardzo silny, ale tutaj mamy osoby, które walczą i rzucają czary. To jest też dobre, bo są dystansowe, nie muszę ich podnosić. Mamy taki środek, który nazywa się... Zmartwychwstanie chyba. O, coś takiego. Ale na razie nie było potrzeby to zrobić. Dobra, najpierw idziemy zrobić to. Gdzie ten Nasir jest? Chyba piętra dwa wyżej, albo jedna, albo dwa. Dobra, to najpierw porozmawiamy z tutaj. Zakończymy tą akcję. Cousin! You have returned! How did things go? Oh, you don't look well. What's happened here? Nothing. Nothing terribly bad in any case. I must have eaten something that's having trouble going through me. Seems to me that this illness has been lingering too long. Who prepares your meals? Are they safe? No one is poisoning me, dear cousin. We are far from court and their customs. It's nothing. Take my word for it. Now then, what do you have to tell me? We had a talk with Lady Morange and we explored the ruins that she suggested we visit. All our findings point to one conclusion. Those ruins were originally built by the Congregation of Merchants. The Congregation? Us? But Father never once even hinted. Once again, he must have deemed me unworthy to know the secret. How he must despise me. A Constantine. We need to learn more. I want to understand. I need to know everything my father has kept from me. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You're thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? Nie. Nic takiego nie patrzę. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Co mi skoczyło? 15 poziom. No i dobrze. Stwórz drużynę. Nie będziemy żadnej drużyny na razie tworzyć. To, co mamy, jest dobrze. Idziemy załatwić drugą sprawę. Musimy wszystko rozwiązać. Gdzie jest ten gość? No w łazience go nie będziemy szukać. Coś nie tak wyszło. Za dużo pomieszczeń. Mamy do odkrycia. Muszę do gabinetu Konstantina. To jest gabinet Konstantina, znaczy się chyba w tym momencie. Zaraz to się... Dobra, zaraz tu się tak zapultam, że będę szukał, gdzie jest ten cały pomocnik. No, że wchodziliśmy przez te drzwi, czyli tędy. I błąd, musimy pójść tu. O. Dobra, ale mamy jakieś klucze. The sad day, my young student. What can I do for you? I've come to ask you about a mine near Vigigador. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement.
This man had some natives captured, and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he is above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry. We'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself useful? The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances, and the Terra Incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, Desade. Can your old professor still prove himself useful? I found no traces of Professor Seraphedin yet. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know. Can your old professor still prove himself useful? Did you know that the congregation have already tried to colonize this island in the past? Oh, yes. I learned about it in some old archives, but the prince made me swear to keep it a secret. And I suppose that you also knew that it's where I was born. No, that part I guessed once I arrived here. But I knew that you were not the child of Madame de Sade. I knew her husband, you see, and despite what you may have been told, you do not look like him. The portraits you saw had been modified to make it seem like you did. I'm sorry. I imagine that uncovering such a lie must have hurt you terribly. But you can be certain of one thing. Your mother loved you dearly. But why? Why hide the truth from me for all this time? I don't know. The prince has his own reasons, and he's the one you should be asking. As for your mother, I believe she eventually started believing her own lie. What can you tell me about the congregation's status on the island? Well, thanks to Lady Morange's excellent work, our situation is rather comfortable. Our young city is expanding, new villages and cultivations are starting to emerge, and unlike our neighbors, we have managed to develop rather positive relations with the natives. I hope that our new governor will continue in this direction. What do you know about Lady Morange? Laureen de Morange is a brilliant woman. The work that she has accomplished here is remarkable. In that case, why did the prince strip her of her governor status? For political reasons, obviously. Allowing someone so brilliant to govern a distant city for too long is not without risks. She may eventually have whims of independence. What's more, the prince was looking for a position where your cousin could learn his responsibilities. This governor position seemed ideal. No to podejrzewam, że jak on tak się źle czuje, to chyba ta madame chce go otruć. Dobra, możemy odejść. Wszystkośmy załatwili. Nic tak nie deprawuje jak władza. A władza absolutna deprawuje absolutnie, tak gdzieś to ostatnio czytałem. I chyba to jest całkowita racja. Dobra. Chyba nam teraz by był potrzebny Kurt. Chociaż nie jestem pewien. Chociaż z drugiej strony może mamy porozmawiać z panią admirał. Dobra, wyjdźmy najpierw stąd, zastanowimy się. Oj, jest ciemno. To idziemy do naszego domu. Prześpimy się chwilę. O proszę, tutaj się to wszystko pokazuje jeszcze raz. O nie, otwieranie zamków na trzecim poziomie to jest daleka droga, przyjacielu. Są ważniejsze rzeczy. Dobrze, to my tutaj sobie byśmy... Aha, prześpimy się. Do świtu. Okej, mamy świt. Mamy pójść... Co my byśmy mogli teraz porobić?
Aha, znajdź i zweryfikuj akt własności. Może to pójdziemy najpierw zrobić, a potem byłoby dobrze. Nie, to nie to. To jeszcze mamy tutaj spotkanie rodzinne, też nie. Mamy coś do zrobienia. Towar, to nas interesuje. Ale widzę, że tutaj coś tu jest źle. Najpierw musimy to zrobić. Mamy tu w pobliżu, to idziemy jeszcze. Mamy w pobliżu archiwum, to w tym archiwum wyszukamy, co potrzeba. Już żeśmy tam wchodzili. I to chyba było tutaj. Minister, Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? Nie, to nie to. Goodbye, Your Excellency. Nie w to miejsce, żeśmy trafili. Nie wiem dlaczego. Coś nie tak. Mamy zejść na dół, tylko musimy zejść, znaleźć miejsce, gdzie się schodzi na dół. Tu się schodzi na dół. Amunicja, amunicja jest zawsze potrzebna. Tu jest więzienie, a tutaj tak. Najpierw są zapasy, a potem za zapasami jest archiwum. Archiwum jest na samym końcu, chyba tu. Nie, nie tu. Jeszcze gdzieś musi być wejście. Tu, za beczkami. O. Okej, jesteśmy w archiwum. Okej. Seems as though you can't decipher the glyphs of your own people's document. I get lost in all the legal jargon. But they have Lady Morange's seal. We should find her to understand exactly what they say. To idziemy teraz do pani. Jesteśmy cały czas w pałacu, to chyba ją tutaj znajdziemy. Bardziej skomplikowane nie mogło być tutaj wejście do archiwum. O, czyli jej tutaj nie ma. Ciekawostka. Gdzie my ją znajdziemy? Tutaj w domu ją znajdziemy. Ok, to idziemy do niej. Pomału nam się sytuacja na wielu frontach zagęszcza. Good day, dear sir. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Hmm, do not worry. This type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near Vigigador. He can exploit the forest and plant anything he wants there. But it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet the mine which was located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. To mamy port i w porcie mamy kilka spraw do załatwienia w sumie. To idziemy do tego portu, bo mamy porozmawiać z panią admirał. Nie, 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 nie. Ja nie chcę z tobą rozmawiać, chłopie. Coś nie tędy.
tędy. Skrzyneczki cały czas się... No i to jest dobra sprawa, jak przychodzimy, że po prostu możemy sobie z powrotem coś znaleźć. Bo to mi się akurat podoba. Chodzi o amunicję. Amunicji mamy jak na lekarstwo, nie jest tak dużo. Tu się coś świeciło pięknie, tylko muszę znaleźć, którędy tam wejść. O, i znalazłem. Mamy otwieranie zamku już opanowane na poziomie pierwszym. Proszę bardzo, i w końcu możemy coś tutaj sobie poszukać. Potem pójdziemy to posprzedawać, albo coś nowego wytworzyć. Bardzo zadowolony jestem z tego, co ostatnio kupiłem. Tu mamy zadanie jedno. Idziemy porozmawiać z panią admirał. Desarde, co mogę zrobić dla ciebie? I've explored many ruins on this island, ruins that after careful scrutiny were built by the congregation. In one of them we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions, questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. But your friend here could without a doubt tell you more. I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who? A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Teleme lands and, of course, seek out the Bishop Domitius. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? No nic więcej, to wyjdziemy stąd. No dobra, to mamy to do zrobienia. Ale coś jeszcze tu mieliśmy. Coś nam się wyświetla. On jest tutaj, ten Millard. Tył musimy się cofnąć, ok. Albo cofnąć, albo tutaj, tędy przejść. Nie ma przejścia oczywiście. Sprawa nie jest taka oczywista, bo tu chcę jeszcze te skrzynie załatwić i zaraz do tego wrócimy, bo jak widzicie, każdą sprawę da się załatwić, tylko trzeba spokojnie do tematu podejść. Więc muszę też ten temat załatwić do końca. No, mamy gościa. Master Maillard. Who's asking? Desarde, I am the legate of the congregation. Well, I'm flattered. What brings you here, Your Excellency? I'm here to talk to you about the mine you have near Vigigador. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes, and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, Your Excellency, if you will allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous, and you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young man. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Goodbye, sir. Best wishes to your cousin. Nową umowę. Dobra. Pójdziemy porozmawiać, to zobaczymy, o co chodzi. Znowu tutaj coś mamy. Ale my sobie teraz włączmy zrobienie pac gubernatora, to później. Towar strażników, denara. Zlokalizuj i oznacz skrzynki z towarem. Musimy to zrobić.
Dobra, bo ja tutaj się teraz na jakimś lucie skupiłem, a my musimy zrobić do końca zadanie, które tutaj jest. O, i mamy tutaj skrzynkę oznaczoną, albo to nie wiem, czy to jest to, czy to nie jest ten. Musimy jakoś... To jest dziwnie wygląda, nie wiem, czy to jest o to chodzi, czy nie o to chodzi. Mamy jakąś skrzynkę, ale mamy też tu ludzi i ja... Jak mam ich ominąć? Dziwne, prawda? Ale prawdziwe. Nie ma tu przejścia innego. Nie przeskoczymy. Tutaj nie ma przejścia. To nie ma takiej możliwości, żeby tu przechodzić. Ajajajajaj. Może jakbyśmy poczekali na noc i nocą tu przyszli. Co by na to? Mamy się tu dostać. Tak, żebyśmy nie byli niezauważeni. Jakaś skrzynka tam się świeci. Nie wiem, czy to jest skrzynka do oznaczenia, czy to jest coś innego. Naprawdę jest ciężko tutaj cokolwiek wyrokować. Dobra, nie chcę wchodzić w konflikt z nautami. Strój, toros frakcji, czyli musimy się przebrać za nauta, czyli marynarza. Dobra. Mamy strój marynarza pod ręką? Chyba nie. Toros musimy tylko ubrać. No i akurat właśnie nie mamy. Nie, to musimy gdzieś pójść. Pięknie daje, tylko że niestety to nie jest to. Musimy przebrać się, żeby nas jak zauważą, żeby... Tutaj skrzynkę muszę znaleźć, skrzynkę mam w chałupie. Czyli wracamy do domu. W skrzynce powinienem mieć ubiór marynarza i będzie dobrze, jak się przebierzemy za marynarza. Vasco nie bierzemy, bo Vasco może nam gdzieś tam coś nieodpowiednio zrobić. Zobaczmy teraz tak, skrzynia. Duży tasak mamy w skrzyni. Zręczność, trzeci poziom, jeszcze lepiej. Skąd my to mamy w ogóle? Już nawet nie pamiętam. Skrzynia. Sutanna kapłana, ale patent. Wszystko kapłana mamy, nie mamy marynarza. Trzeba będzie kupić. Gdzieś tam był sprzedawca po drodze. No tak, widzicie, no takie biegam jak nawiedzony, ale no chciałbym doprowadzić w końcu to. Ale to wprowadza w błąd. Chciałbym do końca doprowadzić to zadanie, żeby one nam zeszło już z tego, co jest. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Kupić chcieliśmy coś. Szable prosto, nie. Fajne rzeczy. Siła 3, już na trzeci poziom. My potrzebujemy tu mikstura nasenna. Nie, też nie. Chociaż kupmy, żeby była. Nie wiem do czego na razie, ale kup. Tutaj mi chodzi.
O, proszę bardzo, tutaj są fajne rzeczy nawet. Ja nawet nie wiem, na którym poziomie my cośkolwiek mamy. Nie o to chodzi, tu o to rozchodzi. Kurtka nawigatora. Ja cię przepraszam, jakie ceny. A ja wszystko sprzedałem. Nieźle. Dobra, sprzedaj najpierw. Zobaczymy, co możemy sprzedać. Ja chciałem tutaj zobaczyć 57, a kup. To nie za bardzo mi tu się cokolwiek opłaca. U nich 57. No jest trochę lepiej, ale nie jest dużo lepiej. To sobie podarujemy. Niestety nie kupimy. Nie kupimy, to poczekajmy dobrze do wieczora, do zmroku i pójdziemy po zmroku. Jeżeli nie możemy tak, to pójdziemy tak. No jakoś musimy sobie radzić w tej sytuacji. Chcę już to zadanie skończyć. Do zmroku. Zmrok to za wcześnie, do nocy. Idziemy w nocy. Okej, jest pełna noc. O właśnie. I tym sposobem pełno ludzi w nocy. Co to się dzieje? W tamtych czasach tak chodzili, nie mają co robić. Świecą światło. Niepotrzebnie. Jak ja mam tu przejść? Jak oni mnie po prostu tu widzą? Nie wiem, jak miałem to zrobić. To zadanie jest jakieś naprawdę bardzo kiepsko zrobione. Chyba będę musiał zepsuć sobie reputację. Chodziło, mam oznaczyć te. A tu nic nie oznaczę, bo tu nic nie ma. Hmm.
Nie, to jest jakoś, to wszystko jest dziwne, te zadanie. Cały czas od początku jest po prostu jakieś kiepsiuteńkie. No i dalej nie ma tych skrzynek. To jest właśnie... Nie możemy tego zadania skończyć. Cały czas coś jest nie tak. Nie można przejść. Wygląda na to, że ja muszę tamtędy dostać dalej, a tak nie mogę się dostać. Z tej strony nie było przejścia. Mamy kurtkę nawigatora, może to się przebierzemy. Musimy przejść tak jakby dalej, ale nie możemy dalej przejść nigdzie, no. Dziwne to to jest. Może tędy jakby się udało przejść jakoś. No ale nie, aż tak nie może być po prostu skopana gra. Żebym musiał tutaj tędy wchodzić. Nie, nie da się tu przejść. Jakoś tak dziwnie wygląda. Tutaj musimy się dostać. Tyle czasu. Crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. This is strange. I thought we armed the guards on the island. I wonder what the commander is up to. Never mind. Let's mark these crates and be gone from here. Coś jeszcze do góry jest. These aren't the right crates. To w końcu mam te skrzynki, czy nie mam te skrzynki? To mogę przejść dalej, ale dobra, najpierw zobaczmy tam na dole jeszcze raz. Już chcę zakończyć to zadanie.
Chyba, że jesteśmy po czasie, ale już chcę skończyć to zadanie. Czyli wszystko żeśmy zrobili generalnie. Zobaczmy. Coś mi się tu świecą drzwi, którędy można wejść lub wyjść. Ale chodzi mi o to, czy coś jeszcze... Wszystkie zniknęły, dobra. Zostało nam tylko poinformowanie gościa o tym, że zadanie zostało wykonane. Tu jesteśmy, to zbieramy wszystko, co tu jest. No nic więcej tutaj nie ma, dobra. Myśmy tak sobie po prostu tylko tu pobiegali. Dobra, to wychodzimy stąd. Nie możemy tędy wyjść, aha. Dobra. Wchodzimy tutaj tak, jak żeśmy po prostu weszli. I już. Trzeba się jednak dobrze rozglądać. Każdy sposób jest dobry, żeby tutaj zrobić grę. Dobra, słuchajcie, minęło nam ponad godzinę czasu. Wieczorkiem żeśmy tu weszli. Dobrze, niech to tak będzie. Ale tak sobie gdzieś tutaj w tym miejscu. Nie wiem, gdzie ten... Szef jest. Musimy popatrzeć na mapie. Magazyny, biuro kapitanatu, rezydencja nasza, ambasada. Na samym końcu tu jest klient. No to jest jedna rzecz. Trochę za daleko, żebyśmy poszli. Pojedziemy sobie na plac główny i od tego miejsca zaczniemy rozgryweczkę w następnym odcinku. Jest to taka chwila i przerywnik, że możemy tu skończyć. W tym miejscu mamy niedaleko, żeby zakończyć zadanie. Dziękuję bardzo, kłaniam się i zapraszam na kolejne odcinki. Wciąga, gra wciąga niesamowicie.